Jedziemy do Botycza, tam mamy przesiadkę i tak na razie się tego trzymamy. Ale związkowcy powiedzieli, że już blokują tory, że tam nikt nie wyjedzie. Po co tych ludzi ciągnąć tam? Proszę pana, tam stoją pociągi, tam mamy przesiadkę. Żądamy wynagrodzeń, wzrostu wynagrodzeń do uposażenia zasadniczego w kwocie 150 zł. A spółka oferuje nam po 106 zł. Kwestia sporna, rozmowy prowadzone są od listopada ubiegłego roku i do dzisiejszego dnia nie zostało zawarte porozumienie. Ta strona nie chce, strona spółki nie chce ustąpić i strona związkowa co prawda ustąpiła, bo żądała 200, a w tej chwili żąda 150 zł. Kolej jest biedna. Przewoźnicy o tym wiedzieli, bo nawet zrobili właśnie ten unik, że z Lublina przenieśli pociągi tutaj do tego Motycza, co nas też musiało, utrudniło nam to w ogóle przewiezienie wszystkich naszych członków związku tutaj na to miejsce. No po prostu musimy w jakiś sposób zaprotestować, no skoro nie chcą z nami po prostu dojść do porozumienia przez 5 miesięcy, no to jest już trochę za długo. Stoimy, proszę pana, już ponad pół godziny. Prawie godzinę. Gdzie pani chciała dojechać? Chcę dojechać do Kielc. A skąd pani jedzie? Z Lublina. Z Lublina. Po prostu przywieźli tutaj państwa autokarem. Tak, przyjechaliśmy tutaj autokarami. No i stąd mieliśmy spokojnie odjechać dalej, ale niestety. Nie udało się. No ale widzę, że nerwowa atmosfera panuje dosyć. Bardzo. Ludzie się spieszą na lotnisko, przesiadki mają. Są mamy z małymi dziećmi. Jestem za dialogiem, a nie za utrudnianiem życia jedni drugim. Za chwilę powinien ruch zostać wznowiony. Przepraszamy oczywiście podróżnych za utrudnienia, no ale niestety no nie możemy w inny sposób po prostu znaleźć wspólnego języka, jak poprzez takie akcje, żeby po prostu ludziom w spółce, czy tam jakimś jeszcze wyżej dać do zrozumienia, że jednak musimy jakichś swoich racji dochodzić w taki nawet sposób drastyczny. Wrocław, ten bilet i Wrocław. Spokojnie.